Bitches love cake. Yo, cześć siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Rix Master, a to jest kolejny odcinek The Huntera, w którym odejdziemy sobie troszeczkę od naszego schematu, którego pierwotnie obraliśmy, to znaczy mieliśmy lecieć sobie po kolei w mapach, byliśmy już na wyspie, byliśmy na Loggers, teraz teoretycznie mielibyśmy być na Settle Creek, natomiast no nie będziemy, ale to z tego względu, że ruszył event wielkanocny. I cóż w związku z tym eventem? Jest konkurs, codziennie jest jakiś inny konkurs. Jeżeli wchodzicie na The Huntera i macie tam na górze, na głównym ekranie, nad tymi wszystkimi opcjami, czyli konkursy, misje, bla bla bla, polowanie, klikacie, wybieracie sobie leśniczówki i tak dalej, to wyżej macie taki wielki banner, coś tam, X, coś tam. Jeżeli na to klikniecie, to wyskoczy wam dodatkowe okno i tam możecie wybierać różne fajne, śmieszne rzeczy. Jest już drugi dzień tego eventu, codziennie jest inny konkurs. Dzisiaj jest konkurs na Lisa Polarnego, dlatego już wiecie, dlaczego odstąpiliśmy trochę od naszego zamysłu. I będzie to wyglądało tak, że po prostu będę starał się tę misję sobie robić w jakimś tam względzie. Jest jeszcze, znaczy konkurs, bo misje to są misje. Jest misja też ta wielkanocna, polega na, jak się pewnie domyślacie, doświadczeni gracze The Huntera. Czyli nic nowego, zbieranie jajek. Tak. Tak to wygląda generalnie. I cóż, skupię się oczywiście na tych lisach polarnych. Misja, znaczy no, konkurs polega na tym, żeby ustrzelić jak naj... Nie wiem, czy największego, jeśli chodzi pod względem wagi, czy pod względem punktów. Wydaje mi się, że punktów, bo wczoraj było na jelenia wirgynijskiego i polegał on na ubiciu jak największego po stosunku do wagi oczywiście, teraz jest w stosunku do punktów, więc będziemy się starali to zrobić. Przy okazji może jakieś te będziemy szukać, te jajka, tylko nie wiem, czy one się respią tutaj na tej mapie. Jeśli tak, to spoko, tylko że będzie problem, bo no są trzy rodzaje tych jajek. Są te brązowe, są te srebrne, które tutaj będzie bardzo ciężko znaleźć, i są złote, które chyba będzie najłatwiej dostrzec. Tak mi się wydaje, to oczywiście wszystko wyjdzie w trakcie i zobaczymy, czy w ogóle są tutaj te jajka. Coś więcej mogę powiedzieć. No cóż, zabieram ze sobą Planktona. Zabieram ze sobą również 2-2-3, no bo na Lisa przede wszystkim. Balpapa i... chciałem mógł powiedzieć, ale to jest kusza. Zabieram ze sobą kuszę. Tak prezentuje mu się mój ekwipunek i... No cóż, możemy sobie spokojnie ruszać nasze tereny. Mam nadzieję, że sobie ubijemy jakiegoś. No i cóż, coś tam jeszcze jest, coś takiego jak ostatnio, że zbieracie sobie punkty. Te punkty możecie na przykład komuś pokazać. To się jakby był chętny, ja bardzo chętnie przyjmę. I im więcej punktów, tym większa nagroda w postaci tego, no wiecie, tego, kurde, jak to się nazywa, herbu, nie herbu, tylko pucharu, no, powiedzmy pucharu. Więc jak coś, to... No, to jakby ktoś chciał się pozbyć, to wiecie, to ja chętnie przyjmę. Ale tylko dla osób, którzy chcą się pozbyć, bo tak jak chcecie specjalnie, to nie bawcie się w takie rzeczy. Znaczy, bawcie, możecie się pobawić, bo przecież to jest jakiś tam powód, żeby ruszyć za daną konkretną zwierzynę. To mi się akurat podoba, bo ja na przykład osobiście sam na Lisa Polarnego bym nie poszedł sam siebie, to nie ma takiej opcji. A tutaj gra w jakiś sposób tam wymusiła na mnie to działanie i idziemy sobie do niego, więc nie przedłużam. Liczę na jakieś fajne sztuki, może się wbijemy do jakiegoś top 100, przynajmniej fajnie by było. Zobaczymy. See ya. Okej, musiałem się niestety wrócić, bo... No sitka... A nie, to polarne. To... Co to polarne brzmiało jak sitkańskie? Halo. Musiałem się wrócić, bo zapomniałem wziąć tą chustę na ryj. Przyda mi jest... ten... A, one nie są takie w pełni ten... Dobra, nie jest tak źle. Ja sobie już tam trochę wczoraj zebrałem. Więc nie jest najgorzej pod względem tych jajek. Dobra. Ale teraz zajmijmy się kolego przed nami. Nie wiem, czy w dobrym miejscu zacząłem bawić, bo... Czekaj, on jest dokładnie tam, więc fajnie by było się tutaj wychylić trochę. To jest lis, więc spryskamy się na pewno. Musiałem się wrócić, bo zapomniałem tej chusty wziąć. Kurde.
Gardło jak zwykle nie współpracuje ze mną. Niestety. Fajnie by było, jakby współpracowało. Byłoby trochę łatwiej. No ale dobra. To nie ma znaczenia. Będziemy mieć przez sobą pierwszego lisa polarnego. Mam nadzieję, że będzie jakiś fajny. To mam pytanie. Gdzie on był? Czy on nas nie widział? Chyba nie. Może jak nam wyskoczy tutaj za tego. Tutaj po prawej gdzieś. Bo jak nam tutaj wejdzie, to będzie GG. Tak raczej. Ale mam nadzieję, że tak się nie stanie. No dobra, no to na razie pozwolę na niego poczekać, tylko kurde. Mam nadzieję, że mnie widział. To by było bardzo słabe. Generalnie odnośnie te Huntera. Muszę się zabrać za te polowanie na, tak jak mówiłem, no odnośnie tych intr, będzie to intro przerobione. I to pierwszy odcinek jest dosyć ciężki, bo muszę znaleźć, znaczy wybrać jakąś inną mapę pod względem tych niedźwiedzi. To bizony będą pierwsze, czy niedźwiedzie? I... Czy, Boże, baribale, czy... Nie, baribale będą pierwsze, potem będą bizony. Okej. Okay. Muszę sobie to ogarnąć w pewnym sensie. A nic! Ja sobie chyba... A nie, dobra. Nie będę na niego czekał, bo go widzę. Widzę naszego przyjaciela tutaj, bierzemy sobie na maksa przybliżenia. Już go słychać. I zdejmujemy na przykład lisa polarniego. Kurde, trochę mi się wtopił tutaj w tłum, ale... Na szczęście udało mi się go w miarę szybko zobaczyć. Jeśli chodzi o dość jeszcze tych jajek, to wydaje mi się, że jest o wiele, wiele trudniej je znaleźć w porównaniu do... do ostatniego eventu. Tak mi się wydaje, bo teraz jest tak jakoś rzadko spotykam. Trafiliśmy centralnie w mózg. 5.56. Zobaczcie, jakie miejsce nas klasyfikuje. 211, więc to nie jest jakieś miejsce, które nas jakoś specjalnie satysfakcjonuje. Natomiast no, mamy już jakąś pozycję startowo. Teraz możemy tylko albo wyżej. No niżej się nie da, więc tylko wyżej. Ile on miał dokładnie punktów? 5.56. Musimy sobie zapamiętać, żeby mniej więcej określić, czy... Właśnie, o, widzę jajko, zobaczcie jak się ładnie rzuca w oczy, złote to od razu, ale te srebrne też widzieliście, nie, one się dosyć fajnie kontrastowało na tle tego śniegu, łatwo było je zobaczyć, bo one mają jeszcze taką wódkę pomalowaną, więc to jest całkiem spoko, widzicie, o, tutaj jest na przykład ta niebieska, stalnia, trochę jest screena, poczekajcie, F12, tutaj, złote jajo, aha, czyli jeśli chodzi o, tutaj jest kolejny. Dobra, widzę, że wraz z moją teorią od razu gra stara się ją zanegować, bo powiedziałem, że ciężko je znaleźć, a tu nagle dwa złote jajka koło siebie, ale to jest oczywiście typowe. Zastanawiam się jeszcze... Właściwie to chyba te złote najszybciej znalazłem. Brakuje mi chyba jednego jeszcze srebrnego i tam jakieś kurde tych... Tych brązowych, bo tych brązowych to w ogóle najmniej było. Dobra, idziemy planowo, czyli idziemy w stronę tej przełęczy tutaj. I tam jakoś dalej zobaczymy. Króliki też będziemy ten. Zające amerykańskie też będziemy sobie ten. O ile jakiegoś zobaczymy. O, ale teraz dźwięk był normalny. Powiem wam szczerze. Dosyć dziwne powiem wam, bo słyszeliście, sami byliście świadkami, kiedy ten pierwszy się odezwał. Brzmiał jak cytkański. Natomiast nie usłyszeliście, bo nie zdążyłem, ale to brzmiał już normalnie, tak jak się normalnie lisy generalnie wcześniej odzywały. I teraz tak. Ja jest gdzieś tam przed nami. My wyjdziemy sobie tutaj przed te drzewa, bo tutaj przed nami jest ten las. Tutaj przy nas nie jest jakiś specjalnie gęsty, więc będziemy mogli sobie swobodnie tutaj operować, tak mi się wydaje. O, myślę, że tutaj będzie w sam raz. Godzina wczesna jest bardzo fajna, kiedy ten śnieg jeszcze tak nie świeci od tego słońca. No i przed nami... kolega numer 2. Albo koleżanka, tego jeszcze nie wiemy. Teraz pytanie, czy będzie ładniejsza, czy będzie gorsza, czy będzie gorszy, czy będzie ładniejszy. Tego się dowiemy oczywiście za chwilę, o ile oczywiście tu przyjdzie. Chciałbym go już tak wcześniej wypatrzeć, żeby się nie bawić. Aż podejdzie. Przecież to nie jest takie proste. No bo... Te lisy się dosyć mocno wtapiają w ten śnieg. I teraz właściwie...
Ile on gdzie on był dokładnie? Aha, tutaj. No to nic. Poczekam sobie na niego. Może teraz go uda mi się go wypatrzeć, ale niespecjalnie go widzę. Nie wiem czy wy. Ale chyba nie. Dobra, jestem. Widzi mnie. O kurde. Nie jest dobrze, proszę państwa. Nie! Boże, kurde! Halo! Mam go. Niestety doszło do sytuacji takiej, że dwa lisy mnie obeszły. Jeden mnie zauważył. Nie wiedziałem wtedy, co tam się czaiło. Nie wiedziałem, którego wybrać. No jeden mnie zauważył, uciekł i drugi od razu uciekł. Poszedłem za tym, co był z tyłu, więc troszeczkę się wróciłem. Natomiast może się to opłacało. Przed chwilą w ogóle znalazłem ten brązowy, tuż przed włączeniem nagrywania, brązowe jajko. Co ciekawe. Tutaj kurde trochę się wystraszyłem, bo czy to jest jajko? Pewnie. Tutaj jest złote jajo. Idę je podnieść, chociaż jest mi już bardzo niepotrzebne, bo złote mam. Ze złotych mam cały ten zestaw, ale jakie to ma znaczenie, bierzemy. No i cóż, wezmę tego i po prostu cofnę się do miejsca tam, gdzie był ten drugi. I pójdę sobie za tym drugim. Tamten miał 5,56. Ile ma ten? Acz. Ten ma dużo, dużo więcej. Ma 9,17. Że wrzuci nas do setki. Ta. Kurde. Skoczyliśmy chyba z 20 pozycji tylko, więc szaleństwa nie ma, powiedziałbym, ale może jeszcze nie wszystko stracone. Może ten, co ten drugi zaś jest poszedł, będzie miał coś ciekawszego do zaoferowania. No zobaczymy. W każdym razie ja już sobie podbiegnę do miejsca tamtego. To jest miejsce, to tutaj właśnie, aż stąd go śledziłem, trochę się zeszło. Ale na szczęście, no śledzenie lisa nie jest jakimś prostym zadaniem generalnie. Natomiast spróbujemy teraz to drugie złapać, nie jest najgorzej. Szkoda, że trochę, że one, te dwa lisy weszły praktycznie w tym samym momencie, zacząłem słyszeć jednego i drugiego. I kurde, właśnie no, nie wiedziałem co robić do końca, ale to już było, minęło, nie ma znaczenia. Idziemy dalej. Wow, halo! Halo, przyjacielu, halo. Kurde, ciekawe czy to jest ten sam. Chociaż wątpię, bo tam gdzie zaznaczyłem to... Chociaż, kto to wie w sumie. No to cóż, zabieramy się za trzecią sztukę. W ogóle to ten odcinek to tak jakby odcinek z polowania na lisa polarnego, jakby nie patrzeć. No i spokojnie, myślę, że może do jakiegoś bizona sobie pójdziemy, żeby to było przynajmniej w miarę, kurde, jakieś takie różnorodne. Ale nie wiem, no, na razie generalnie z tymi lisami idzie nie najgorzej, bo w sumie to byłby czwarty, jakbym tego nie spieprzył troszeczkę wcześniej. Natomiast no myślę, że sobie pójdziemy na jakiegoś bizona, przynajmniej jednego. Może spotkamy w końcu jakiegoś królika, znaczy zająca. Na pewno na misję na zająca będę, no bo przecież to jest generalnie no wielkanocny event, więc podejrzewam, że misje związane z królikami bądź zającami na pewno się pojawi. Tyle, że będzie to pewnie gdzieś na końcu. Ale przynajmniej tak było w ostatnim evencie, też takim właśnie na zasadzie tego zrobione. Że też się punkty zbierało, były konkursy, bla bla bla. I tam też były, dużo, dużo misji było z królikami. Było na europejskie, było na te właśnie amerykańskie zające. I mniej więcej tak to wygląda. Dobra, widzę go. Jest w tamtym miejscu dokładnie. Idzie totalnie w naszym kierunku. Rzućmy sobie na niego okiem, jest centralnie przed nami. Kurde, 30 FPS-ów mam w tym momencie, jak patrzę na niego przez to. No to cóż, wyjmujemy sobie naszą broń, naszą sztucera 223. I strzelamy. Bez podjazdu jest do nas. I cóż, to jest nasza trzecia sztuka. Zastanawiam się, czy to jest właśnie ten, jak wcześniej wspomniałem, czy to jest ten, który szedł do nas pierwotnie od początku, czyli gdzieś stamtąd. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że tak, mógłbym to nawet sprawdzić, bo mógłbym sobie złapać stary ślad, który jest gdzieś tam, ale nie chce mi się, no bo co mi z tej wiadomości? No bo w sumie byłaby może jakoś pomocna, bo mógłbym po prostu, wiecie, się zaczaić bardziej. Ale nie ma to jakiegoś większego znaczenia. O, jeszcze wyżej! Dobrze, mamy tendencję wzrostową, 10 punktów. 10,17. Zobaczmy, jak się sklasyfikujemy. No, 184, bez szaleństwa. Rzekłbym. No nie ma jakiegoś takiego porządnego skoku. Skaczemy tam o parę pozycji, więc
No jak mówię, bez szaleństwa, ale spróbujmy jeszcze, może jeszcze coś ciekawego znajdziemy. W sumie daleko nie przeszliśmy, możemy sobie spokojnie iść dalej. I może trafimy do jakiegoś takiego wariata. Właściwie to chciałbym zobaczyć, ile jest najwyżej punktowany. I generalnie mógłbym to zrobić, ale... Myślałem, że to kurde... Nie wiem właśnie, co ja myślałem. Mógłbym to sprawdzić. Ja chcę to teraz sprawdzić, to nie. Z nagrywaniem nie chcę wychodzić na pulpit, bo może mi skraszować grę. Więc... Generalnie... Jak się spotkam z czymś, to od razu wam powiem, ile ma taki topowy. W tym konkursie oczywiście. Bo może sobie jeszcze większy. Okej, okay, znalazłem ślad bytowania. Jest to chyba nie, wędrujący. Serio w tą stronę? To mi się średnio podoba. Raczej się wracać w takim razie nie będę. Jeszcze zobaczę jak w przypadku tego, ale widać definitywnie szedł w tamtą stronę. Jest już godzina 6:17, więc niedługo słońce wyjdzie za horyzontu i to mi się zbytnio nie bardzo podoba, bo już zacznie nam tutaj śnieg świecić, kurde, tak ostro, że to masakra. Zmniejszymy sobie może trochę gammę. Przy okazji informacja. Ten list topowy aktualnie ma 16,9, więc... No nie jest to jakaś taka wielka różnica. Natomiast ciekaw jestem, gdzie jest taki przełom totalny, że nie wiem, uzyskamy jakiś punkt, ileś tam punktów, dajmy, nie wiem, 13 na przykład, dajmy, i wtedy nam będzie taki porządny skok w tej pozycji, bo na pewno jest gdzieś to przełamanie. Takie, wiecie o co chodzi generalnie. Ale no zobaczymy, bo prawdopodobnie nie uda nam się jakiegoś takiego większego tego lisa łubić, więc nie ma co tutaj gdybać. W każdym razie idę do przodu. Mam nadzieję, że mojego psa nie słyszycie, który szczeka bez sensu do jakichś 2 godzin. Odezwało się coś. Czy jest to lis polarny? Owszem. I znowu był ten dźwięk sitkae. Strasznie mi się to nie podoba. Mam nadzieję, że to jest buka niezamierzona. W każdym razie, no już się zabiorę za jego wabienie, bo on będzie schodził z góry. Fajnie, jakby się udało wejść na tą skałę. To byłoby... Wręcz bym powiedział perfekto. Jak widzicie, trasa, którą sobie wybieram pod względem lisów polarnych, jest bardzo fajna, więc generalnie polecam. I generalnie polecam też wczesną godzinę, bo wtedy lepiej wszystko widać. Ten śnieg jest taki ciemniejszy i tak jakoś lepiej się to wszystko prezentuje. Znaczy nie wejdziemy na tę skałę, w każdym razie sobie obejdę dla pewności, żeby mieć właśnie tą pewność, że się nie da na nią wejść, ale raczej chyba nie. Dobra, to w takim razie on jest gdzie? On jest gdzieś. Aha, on będzie schodził z tej bardziej łagodnej strony prawdopodobnie, więc po prostu sobie na niego poczekamy. Mam nadzieję, że tendencja wzrostowa się utrzyma, bo sobie może ubijemy jakiegoś. Zaczynał, może znowu skoczyły w pozycji, fajnie by było. W każdym razie, jeśli chodzi też o zające amerykańskie, to też ich masa śladów było tutaj po drodze. Oczywiście, no, jak się na nich nie skupiamy, to raczej ciężko je złapać, bo... A nie, dobra, myślałem, że wyjdzie. Ale jeśli tak typowo byśmy grali pod zające, to myślę, że bez problemu. Ja generalnie stosuję praktykę taką, że po prostu lecę z jakąś bronią śrutową po prostu w biegu. One się gdzieś tam zatrzymają i wtedy jak już na tyle blisko podejdę, że na nieświadomce go spłoszę, on zaczyna uciekać, to wtedy go zdejmuję i jest całkiem spoko. Ja mam taką taktykę generalnie. Ale no, każdy poluje jak tam sobie lubi. Dobra, czekamy naszego przyjaciela. Numer 4. Słyszę go. No już popełniłem błąd. Widzimy. No, zanim oczywiście przeładuję. Muszę szybko strzelać. Pierdziele, kto wymyślił coś takiego? To jest tak głupie, że wyjmujecie jakąś broń i musi ją przeładować i się tego przerwać, nie da. Mamy duże szczęście, że się nie spłoszył, bo strasznie długo stał i się nas zgapił. Jakby się spłoszył, to raczej nie udałoby się go w biegu zdjąć. Ale też, kurde, też ciekawa akcja, bo go totalnie nie widziałem. Patrzyłem się raczej na tą stronę tutaj zaśnieżoną. No zobaczmy, co my tutaj mamy? Czy mamy tendencję wzrostową? Nie mam pojęcia. Bo wtedy też było 10, tylko... No, troszeczkę większy. Ile? No, niewiele. No, ale widzicie, już tutaj w setnych żeśmy skakali, ale...
Ale jednak ta pozycja troszkę skoczyła, bo było 184, bodajże teraz 174. Dobrze spojrzałem. I cóż. Pójdziemy sobie jeszcze dalej. Praktycznie ubijamy, spróbujemy się zepnąć na... Patrzcie, to było spłoszone. Czyli jeszcze jeden gdzieś tu łazi. No dobra, to sobie spróbuję go poszukać. To ja oczywiście jeszcze sobie przyspieszę, no bo przecież oddaliśmy strzał, więc nawet jeśli on gdzieś tu blisko był, a prawdopodobnie był, on gdzieś tutaj pobiegł. To też zależy, jak ten ślad jest stary. I sobie go zbierzemy, no zobaczymy. Znaczy nie liczę na to, żeby był jakiś porządny, ale... No, niestety, tutaj już słońce będzie ostro wychodziło za horyzont. Nasz lis zostawił nam niespodziankę. Nie wnikam. Przecie to? Coś tu łazi. Czy coś stara się wejść na górę? Halo. Trochę się zzykam, bo nie wiem co to jest. Czy to jest lis? Jak to jest lis, to... O kurwa. To był w ogóle dźwięk miesiąca. Pierwszy raz coś takiego słyszałem. Coś tutaj łazi gdzieś. Tylko kurwa, co to jest? Boję się ruszać na razie. Schowaj mi to. Czekamy, bo to coś kieruje się chyba w naszą stronę. Nie jestem do końca pewien. Natomiast dźwięki są bardzo wyraźne. Mam nadzieję, że to się bardzo wyraźnie słyszycie. Mam nadzieję, że nic mnie nie troluje. To może być ten lis. I coś czuję, że to jest ten lis. Co to jest za dźwięk? Halo? Czy to jest sitkański? O, panie! Siemano! Siemano, panie! Kurde! Ale się schował, wariat! Czy to on był? Właśnie mi odpiszcie, czy to on był. Czy to lis, czy to był lis, dźwięk lisa? I dlaczego nie dało się go zlokalizować? Bo wiem, że czasami są takie dźwięki, które się nie da zlokalizować. Tak na przykład sarna robi, albo renifer. Ale to jest dosyć dziwne. Ile masz punktów? Nie ma o czym rozmawiać. No ale dobra, no ubiliśmy sobie aż 5 lisów polarnych. To normalnie można nazwać polowanie na lisa polarnego tak naprawdę. Bo no... Kurde, no poszaleliśmy dosyć. Więc teraz po prostu pójdziemy sobie, spróbuję sobie jakieś jelonka ubić, czy jakiegoś bizona, czy cokolwiek. Teleportniemy się tutaj. Co zrobimy? Zrobimy to, schowamy, weźmiemy sobie jakiegoś... czekajcie, co my sobie możemy wziąć? Na pewno to... to jest spoko, tylko tutaj się schowa. To też może zostać. To wypad, to wypad. To wypad. To wypad. Dobra, może być coś takiego. Od razu idę. Tutaj mogę sobie spokojnie pozwolić, żeby sobie biec. Biec, tak. I widzimy się tam, nie wiem... przy jakimś bizonie, łosiu, czy czymkolwiek. Zobacz. Brązowe jajko! Czy zrobię misję? Jeszcze mi tam brakuje trochę. Słyszycie? Coś tu łazi. A ja wiem, co tu łazi. Jeleń sytkański. Go widzę. Jest ich więcej. Niedobrze. Czy ja mam przeładowaną kuszę? Weź, kurde. Tak, mam przeładowaną no, kuszę. Kurde, ile ona jest metrów? Zobaczmy. 20. Nie ta broń. Idzie centralnie na nas. Dobra. Sobie zdejmiemy. Gdzieś tu jest druga, nie wiem czy słyszeliście. Właśnie się przed chwilą odezwała. Jestem, zastanawiam mnie, intryguje generalnie, czy jest ich... Dużo, czy ich jest jakoś stosunkowo więcej, bo nie wiem, jak się teraz zachować.
Nie wiem, czy dwie były, czy jest ich właśnie jakoś tam więcej. Ale wydaje mi się, że... A, widzicie? O, kuźwa, jest ich trochę więcej, dobra. Dobra, no to... Gramy na cicho generalnie, nie będziemy tutaj strzelać. A, dobra, to już wiem, że się dobrze nie skończy. Ale... Strzelamy. A kurde, niestety przeżyła. No i teraz mógłbym sobie zmienić broń, ale oczywiście nie jestem w stanie tego zrobić, bo on musi przeładować. Ja widzę tego po prostu. Nienawidzę czegoś takiego. Dobra, uciekła. To nic, nie będziemy się pierdzielić, po prostu zbieramy tą, którą tutaj żeśmy zdjęli. Jestem ciekawy, jak tamta dostała, bo to mało mi się dosyć... O, oczywiście jakoś ostatnio te wysokie strzały oddaję. Już pewnie zauważyliście generalnie, ale... Więc zobaczmy, jak ta dostała. Jak nie dostała, na płuca przynajmniej. Dobra, nie jest najgorzej. Płuca serce, więc może spokojnie za nią pójść. Tak. Dobra, nieważne. Dziwne, że ten pierwszy strzał przeżyła. Mam nadzieję, że to nie jest ta, którą właśnie szukam, znaczy za którą idę. Byłoby trochę pechowo, bo tam były dwie. Chyba, że ta gdzieś tutaj bliżej już leży. Ale raczej to była jedna z tych i teraz... Strzelajcie, głosujcie, czy to jest ta, którą trafi... A nie, dobra, to jest inna, jednak. To mam jeszcze dodatkowo jedną sztukę gratis. Ja tam nie narzekam, nie wiem jak wy. Więc idziemy to zebrać. Jestem ciekaw, jak ta dostała. A, w sumie... Na pewno dostała na jedno płuco. I na jelita. A więcej to już nie wiem. No, lewe płuco jelita. Jakieś tam łopatki. Więc trochę się ją poprzebijaliśmy. Dosyć daleko jeszcze uciekła, ale... Idziemy zebrać jeszcze to i myślę, że... Może z jakiegoś łosia, bizona jeszcze... coś tam, cokolwiek, co się trafi i zakończymy sobie ten materiał. Tak, kurde. Ostatnio tych materiałów dosyć sporo polujemy. Zdarzały się takie, gdzie strzelaliśmy po 4-5, a tutaj tak po 8-9, kurde. Dobro średnio wyrabiamy. Nie powiem, że nie. No dobra, jest druga łania. Leży sobie tutaj. I teraz pytanie, na co dostała ten pierwszy strzał? Dostała na kość biodrową, a dosyć wysoką strzaszkę aż trafiliśmy. Czyli kurde, skrajne dwie strony totalnie. No ale dobra. To jest nasza sztuka numer 8. Nie wiem, że jeszcze bijemy z coś 9 i sobie zakończymy ten materiał. Jeszcze na jakiegoś bizona. He! Słyszałem dźwięk. Słyszałem dźwięk, który mnie bardzo satysfakcjonuje. A jest to dźwięk, jak już się pewnie domyślacie, poprzez to, jaką broń załadowuję w tym momencie. No jest to bizon. Słyszałem go gdzieś tutaj. Czy nie wiem dokładnie jaką odległość, ale gdzieś dźwięk dobiegał z tej strony. Nie wiem, czy mogę... No trochę podobno pozmieniali w tych bizonach, no... Pierwsza sprawa jest to, że go w ogóle usłyszałem kiedyś. Chyba nie, one nie wydawały jakichś specjalnie dźwięków, tak mi się wydaje. Ale... Nie wiem, jak się zachowuje teraz, czy one nadal są jakieś takie bardziej pasywne, nie uciekają, czy... Mimo wszystko zachowują się tak bardziej nadal agresywnie, czy jednak się zrobiły trochę bardziej puchliwe. To jest zasadnicze pytanie, które mi, no, które sobie zadaję. Tutaj jakieś łosie łaziły. A, widzę. Widzę jednego. Chyba on będzie naszym finalistą dzisiejszego programu, proszę państwa. On zostanie uwieczniony jako ten ostatni, najlepszy, najważniejszy. Ten, o którym by dopisać, mówić. Ten, który będzie na łamach gazet, telewizji i tak dalej. To chyba on, proszę państwa. To chyba on. Ja bym sobie przybliżył. Jego zdjął po prostu. Od razu wstajemy, lecimy do przodu, bo podejrzewam, że on nie był jednak sam. Mimo wszystko, nawet jeśli był sam, to podejrzewam, że gdzieś tam w okolicy jakieś stado jednak się znajduje. Ale mimo wszystko, jeżeli nie będziemy, nie zobaczymy, nie będą jakoś w zasięgu naszego wzroku, to
niespecjalnie będę za nimi latał, no bo myślę, że wystarczająco dużo już zrobiliśmy w tym materiale i możemy być z siebie dumni. Dokładnie. Jesteśmy z siebie dumni? Nie wiem. Myślę, że jesteśmy. Nie jest chyba jakiś wielki. 55, no nie. Ale wagowo, no nie wiem w sumie, czy wagowo. Wagowo chyba nie jest najgorszy. Okej. Okay. Szkoda, że tylko nie zrobiłem żadnego zdjęcia. Nie zrobiłem i to mnie trochę martwi, bo nie wiem co na miniaturkę wsadzę, ale... Tylko sobie poradzimy. Ewentualnie znajdę coś w mojej galerii, coś starszego. Więc jeszcze szybki look na teren generalnie. Chyba to byłoby na tyle. Bo nic generalnie nie widzę, chyba jeszcze z tej strony. Ale nie wiem, czy tam się coś by wyrenderowało, nie? Na 150 metrów to spokojnie. No ale nic oczywiście nie ma. Więc zakończymy sobie ten materiał. Ubiliśmy aż 9 zwierząt, z czego ponad połowa to były lisy polarne, więc dosyć specyficzny odcinek. Mam nadzieję, że się podobało i widzimy się w kolejnych materiałach. Być może jutro nagram kolejne zwierzę, bo nie wiem, codziennie jest jakieś inne, codziennie jest jakiś inny konkurs. I tak więc jeszcze raz żegnam się z wami i być może widzimy się na kolejnym zwierzaku, który będzie na łamach, w ramach tego konkursu całych i tak dalej. I to tyle. Trzymajcie się, na razie, hej, spa.